Cześć, z tej strony Kwycy i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już naszej serii Palcem nie ruszę, ale zarobię. Oczywiście Janusz przed wami i na samym wstępie chcę powiedzieć, że niestety muszę dograć audio, ponieważ coś mi się wysypało. W drugiej części filmu jest już normalnie. Musiałem również wyciąć trochę materiału, ponieważ prowadziłem trochę humorystyki i sypałem sucharami adekwatnie do handlu. Niestety postać stała i się nie ruszała, więc postanowiłem to wyciąć, nadrobimy. Nie martwcie się, w kolejnych odcinkach. Chcę również wam podziękować za masę subów, które zostawiliście ostatnio. Tyle to ja nie wbiłem przez pół roku. Serio. Oraz za masę łapek i komentarzy. Naprawdę jest to motywujące i mam banana na ryju cały czas. I handlujemy tutaj już dalej. Szukamy okazji, żeby to sprzedać jakimś profitem. Wiem, że jest też kilka komentarzy o tym, że za mały profit, żebym szedł już trochę dalej. Spokojnie, zarobimy większą część kasy i będziemy inwestowali w inne rzeczy. Też za bardzo nie chcę mówić, co, jakie mam plany, ponieważ jak wróciłem z wakacji, ale to w późniejszej fazie filmiku, to nie miałem co kupować, bo ceny aur tak poszły do góry. Tutaj w tym filmiku jeszcze skupiłem się na aurach, kupiłem kilka sztuk po fajnych cenach. Niestety już potem nie mogłem i musiałem szukać innych rzeczy. Tak więc cały czas szukam purpurki i innych tego typu skilli. Naprawdę czasem można fajnie wyrwać książeczkę. I tutaj kolejna już aura za 1300. Naprawdę jak to zobaczyłem, to mówię, no w szoku byłem, trzeba kupić, fajny zysk z tego będzie. I kolejny sklepik widzę, purpurka za 200, elegancko, znowu kupujemy. Mam kolejną nauczkę, że muszę dwa razy sprawdzić program, czy nagrywa dźwięk, bo nagrywał mi po prostu dźwięki systemowe. I czytałem w komentarzach, poleciliście mi, abym poszedł do innych królestw, aby zobaczyć, jak tam wygląda sprawa. Niestety zapomniałem, że pierwsza lewa postać nie może teleportnąć się, tylko musi z buta biec. Jak zobaczyłem, ile jest sklepików czerwonych, to się lekko załamałem, ponieważ myślałem, że straciłem dużo czasu. Jednak jeden sklepik uratował Czerwone Królestwo przed gniewem mojego Likana i zakupiłem aury w ciekawej cenie, czyli opłaciło się tutaj biec. Kupiłem tyle, ile mogłem i tyle, na ile było mnie stać. Chciałem je sprzedać za 200, ponieważ w poprzednim odcinku te aury po 2 kaka zeszły dość szybko. Więc miałem takie poczucie, że trochę mogłem wyciągnąć więcej. Zatem wystawiamy już na sklepik. Zaraz wam pokażę, w jakich cenach. Oczywiście purpurki po 350 z reguły długo stoją, ale schodzą. I aury za 200. Jak później zobaczycie, musiałem cenę obniżyć. Indygo 150. Dużo jest, jak widziałem ostatnio, indygo po 100. Jednak też udało się to spuścić. Udało się tutaj wychwycić mój błąd i że zbroja była za tanio wystawiona. Dzień dobry, wróciłem z pierwszego wyjazdu wakacyjnego i dzięki James za to, że postawiłeś sklepik. Poprosiłem go o to, żeby przez ten tydzień stał sklepik i stały aury przez tydzień po 2 kaka. I co śmieszne, nie zeszły i w ostatnią noc wystawiliśmy za 1800. I już zeszły. Mamy tyle pieniędzy, wszystko poschodziło generalnie co było, więc jeszcze raz dzięki James i to dalej. Od 3-4 dni przyglądam się rynkowi i trochę nie dowierzam, nie wiem, co się wydarzyło, że ceny poszły tak w górę. Wszystkie aury teraz chodzą po 2 kaka i delikatnie zaczynają spadać, już coraz częściej widzę 1700, 1800. Purpurki kupowałem wszystkie, jak wiecie, do odcinka, bo wbijałem skin na G, więc za bardzo nie mogłem śledzić, czy ktoś wystawi taniej, bo od razu jak widziałem, to kupowałem, ale z reguły kupowałem po 250, więc dalej można na tym jakoś zarabiać. Chcę znaleźć jakiś inny jeszcze sposób, co innego zainwestować, więc po prostu porozglądam się i wtedy dla was coś nagram, więc taki raporcik. Dobra, wstałem rano. Widzę tutaj, że są bodzie, gdzie one są. I kurde, mija już któryś tam kolejny dzień i dalej nic nie handluję. Bo chciałem uderzyć w nową rzecz trochę wcześniej niż sobie zaplanowałem. Ale po prostu no, nie zadziałało. Nie chcę powiedzieć, co tam robiłem, bo wrzucę filmik i po prostu zacznę to robić.
Więc sobie tak zabezpieczę. Widzę bodzie po 1,6. Wszędzie chodzą po 2 i nawet zwyż, więc postaram wystawić je po 2, bo żeby w końcu coś wystawić, a nie tylko po prostu stać w miejscu i nic nie robić. Akurat się trafiły bodzie, cały czas szukam. Kurde, jak widzę, że wam tak seria przypada do gustu, że normalnie presja jest na mnie, żeby kolejny odcinek nagrać. Ale to dobrze, bo wreszcie jest bad nad głową, który by mnie motywował. Nic na sklepie nie było, dość mało sklepów jest, bo jest godzina 11. No to wystawimy. Ktoś zasugerował, żeby nie pisać po prostu reklamy kanału, tylko na przykład nazwę, co jest w sklepiku. Może to pomoże, więc bodzie 2kk. Tam gdzie dalej są za 2-3, więc może zejdzie i widziałem jeszcze dwie sztuki bodzi po 2kk. Zobaczymy, cena normalna, po której tak chodzi. Być może będzie długo stała, jeśli nie, to po prostu zmniejszymy cenę. Ale będzie jakiś zarobek. Na razie są śmieszne zarobki, ale no handlujemy to jakby od zera. Bo nie wiem, 10kk na takim serwerze, który już jest trochę rozwiniętym, to dość mało, ale wystarczająco według mnie. No gdyby było więcej sklepów, to by było łatwiej, nie? Bo działoby się. O, czekajcie. Ktoś wystawił sklep, może ktoś się pomyli. Aha, no między sobą handlowali chłopaki, z tego co widzę. Dobra, to jeszcze raz i wystawiam po 2kk i widzimy się za jakiś czas, jak to zejdzie. Podczas gdy sklepik sobie stał i likanem szukałem kup, które mogę kupić, żeby po prostu sobie czytać skille. Jest popórka, której nie potrzebuję, bo jak wiecie, wbiłem ją na gejów. Ale jest za tanio i ja bym nawet kupił drożej. Oj, aura jest, ale aury kurde średnio, bo wystawiłbym za 1,8, bo tak ostatnio sprzedawałem, więc 100k zysku. Nie. Kolejna sztuka. 250. Nawet za drogo jest z ogonem z plusem, bo po 400 tam chodzi. Dobra, szukam dalej no. Generalnie wszystko zeszło trochę pierwszego dnia, trochę drugiego dnia. Sklepik może stał około 6 godzin. I także udało się. Trochę kasy zarobiliśmy. Cały czas są małe kwoty, ale spokojnie dojdziemy do wyższych. Za niedługo zaczną się jakieś większe, bo inwestujemy w inne rzeczy. Wszystko w swoim czasie. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i życzę wam miłego dnia. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli się nie podobało, zostaw łapkę w dół. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Hej!